25 kwietnia w kolejnym wydaniu magazynu sportowego wita się z Państwem Michał Ostaficzuk. To było wspaniałe piłkarskie widowisko. W meczu 18 kolejki piotrkowskiej klasy okręgowej piłkarze Polonii Piotrków na własnym boisku pokonali rezerwy tomaszowskiej Lechii 4-3, do przerwy prowadząc 2-1. A szkoda, że ten mecz rozegrany został bez udziału publiczności, bowiem sytuacjami bramkowymi można byłoby obdzielić przynajmniej kilka innych meczów. Polonia trzykrotnie prowadziła i trzykrotnie zespół z Tomaszowa Mazowieckiego doprowadził do remisu. Decydujące słowo należało jednak do Adriana Malickiego. Popatrzmy na spokojnie, w jaki sposób Malicki zdobył bramkę na 4-3. Jest to bowiem gol wyjątkowej urody. Fajnie, że mi się udało strzelić na koniec tą bramkę na 4-3. No oprócz tej bramki miałem jeszcze dwie nieuznane, tak, czyli mogliśmy skończyć mecz dużo wyższym wynikiem. To troszeczkę błędów defensywy dzisiaj popełniliśmy, bo prowadziliśmy 3 razy. I 3 razy goście doprowadzali do wyrównania. No ale fajnie, że udało się wygrać ten mecz 4-3. Ciśnienie jeszcze nie opadło, naprawdę kawał meczu zobaczyliśmy, dużo sytuacji, no szkoda tych sytuacji, których nie wykorzystaliśmy, 3 bramki nieuznane. W pierwszej połowie mamy też dużo sytuacji, mówię, bałem się bardzo, żeby nie zemściło się tak jak w Drzewicy. Tak samo mieliśmy bardzo dużo sytuacji, mogliśmy ten mecz wygrać do przerwy 4-1 przynajmniej. Drzewica oddała jeden strzał i zremisowała. No tutaj zespół z Lechii był typowo nastawiony w pierwszych minutach na grę z kontry. W drugiej połowie zobaczyli przy wyniku 2-1, że nie mają nic do stracenia, więc otworzyli tą grę. I ta gra była, już nie było dużo taktyki, tylko więcej było już emocji takich, że piłka chodziła z jednego pola karnego na drugie cały czas. No, jeszcze jestem pod wrażeniem, gratuluję moim chłopakom wspaniałego meczu, że do samego końca walczyli o zwycięstwo i wygrali. Nasz zespół po 17 kolejkach zajmuje 3. miejsce w ligowej tabeli. Odrobił jednak 2 punkty do RKS Radomsko i 3 do Astorii Szczerców. Celem drużyny Roberta Grzesiuka jest 2. miejsce na koniec sezonu i patrząc na postawę Polonii w ostatnich meczach, to cel bardzo realny. A w najbliższym spotkaniu nasz zespół zagra w Radomsku z liderem tabeli miejscowym RKS-em. Teraz piłka ręczna i zapowiadana informacja o zmianach kadrowych w zespole piotrkowianina. Do drużyny dojdzie 3 nowych graczy. Jeden z nich bardzo doświadczony, 35-letni były król strzelców Superligi, rozgrywający Grzegorz Sobut. 2 szczypiornistów dopiero stawiać będzie pierwsze kroki na boiskach Superligi. Obu nasz klub pozyskał z pierwszoligowego KSSPR Końskie. Mamy potwierdzone 3 transfery do naszej drużyny. Są to rozgrywający Grzegorz Sobut, który do nas przychodzi. Jest też lewoskrzydłowy Patryk Mastalerz z KSPR Końskie. I przychodzi do nas kołowy, gdyż na tej pozycji mieliśmy troszeczkę zamieszania w tym sezonie z uwagi na kontuzję, bo jest to taka najbardziej pozycja, która jest narażona na tę kontuzję. Byliśmy w tym sezonie kryzys, więc postanowiliśmy uzupełnić sobie skład o 4. kołowego, którym będzie Dawid Jakubowski, reprezentant juniorów reprezentacji Polski. Odejścia z drużyny nie są żadnym zaskoczeniem. Do Wisły Płock wraca jej wychowanek Mateusz Góralski, który przez kilka lat w piotrkowianinie zebrał bezcenne doświadczenie. No cieszymy się, że mógł się w piotrkowianinie pokazać. Pokazał, co potrafi, i taki zespół, który jest w stopu polskiego, ale nie tylko polskiego, że europejskiego, po takiego zawodnika się do naszej skromnej drużyny zgłosił. Odchodzi także Stanisław Makowiejew, to też już wcześniej wiedzieliśmy, odchodzi do Chrobrego Głogów. Z drużyną żegnałem się również Łukasz Achruk, który jest chyba obecnie na etapie poszukiwania klubu. Również nie żegnamy się, gdyż Piotr Rutkowski, który odejdzie od nas, tylko mam nadzieję na ten sezon, zostaje wypożyczony do drużyny Stali Mielec. Tam będzie mógł na swojej pozycji, może będzie miał mniej konkurentów i będzie mógł rozwinąć swój talent, a myślę, że jak się rozwinie ten jego talent, to będzie mógł z powrotem wrócić do naszego zespołu. A w najbliższy piątek o 11:30 piotrkowianin w hali Relax zagra sparingowe spotkanie. Rywalem naszej drużyny będzie Orlen Wisła Płock.
Na koniec kilka słów o naszych szczypiornistkach. Piłkarki ręczne Piotrkowi sprawiły bardzo miłą niespodziankę, wygrywając w Chorzowie z miejscowym ruchem 27-21 i tym samym zrehabilitowały się za wpadkę ze spotkania z Koroną Handball Kielce. Klasą dla siebie były Zorica Despodowska, która zdobyła 7 bramek, oraz grająca trenerka Piotrkowi Agata Wypych. Ona pięciokrotnie wpisała się na listę strzelczyń. Piotrkowie na 5 meczów przed końcem sezonu znajduje się na bezpiecznej 8 pozycji i jeżeli zdobędzie jeszcze przynajmniej 6 punktów, to utrzyma się w Superlidze bez żadnych problemów. W niedzielę o godzinie 18 nasz zespół zagra przed własną publicznością z KPR gminy Kobierzyce. Kibiców serdecznie na to spotkanie zapraszamy, jak i również zapraszamy na kolejny magazyn sportowy w najbliższą środę 2 maja.